Dzisiaj będziemy oceniać kapusty, które przeleżały już jakiś czas w przechowalni. Oczywiście odmiany z firmy Hazera. Pierwszą ocenę przeprowadzimy w gospodarstwie Artura Matuszaka, który, jak widzę, dzisiaj też przygotowuje towar z przechowalni na sprzedaż. Cześć Arturze. Witam. Co za niespodzianka. I co to dzisiaj szykujemy? Dzisiaj tutaj mamy akurat Tysona. Odmiana przygotowana do dostarczenia do producenta. Proszę Państwa, odmiana Tyson z oferty Hazera. Okres wegetacji około 130 dni. Główki lekko spłaszczone, jak widzicie, bardzo ładne po obraniu. Odmiana polecana do krótkiego przechowania na świeży rynek lub do kwaszenia. Artur, gdzie jest wykorzystywana ta odmiana? Idzie akurat na surówki. Także jak Państwo widzicie, uniwersalne przeznaczenie i bardzo dobre przechowanie. W ubiegłym roku podczas testowania ta odmiana była sprzedawana w kwietniu. Co jest ważne przy odmianach naszej firmy, możecie gęstością regulować wielkość główki. Zagęszczenie od 25 do 40 tysięcy sztuk na hektar. Proszę Państwa, odmiana Tyson, odmiana Sati i odmiana Castro w podobnym typie. To mi Mariusz została jeszcze odmiana Campbell. Odmiana Campbell, proszę Państwa, 140 dni. Jest to taki wcześniejszy Abel. Główki, jak widzicie, lekko wydłużone. Bardzo dobrze się przechowuje, bardzo mocny nalot, co też daje dużą odporność tej odmiany na wciornastka. I po ściągnięciu praktycznie jednego, dwóch liści mamy bardzo ładny... Wystarczą dwa liścia, już mamy jakość praktycznie marketową. Nie? Odmiana Campbell. Przy szykowaniu na market wystarczy tylko delikatne odświeżenie i nie ma ubytków też w postaci utraty masy. Odmiana Ramenos, główki troszkę mniejsze, tak? Możemy ją jeszcze bardziej zagęścić do około 45 tysięcy i ta odmiana da Wam główki o masie około 2,5-3 kg, także bardzo łatwe czyszczenie, 1-2 liście i macie ładne produkt zielone główki, produkt handlowy gotowy do sprzedaży. W gospodarstwie była także odmiana Zoltan i odmiana Abel, ale te dwie odmiany zostały już sprzedane. Czym się charakteryzują pokrótce? Zoltan, okres wegetacji 140 dni. Rośnie trochę większa, główki około 5 kg. Odmiana na rynku znana już od wielu lat. Abel, o której wspomniałem, której też już nie ma, jest sprzedana. To jest odmiana około 150 dni, okres wegetacji. Jest zbliżona wyglądem do Campbella, bo jak już wspomniałem, Campbell jest takim wcześniejszym Ablem, czyli ta główka jest odrobinę wydłużona, także wysoko osadzona, z dobrą tolerancją na wciornastka i z dobrym nalotem woskowym. Wszystkie te odmiany, czyli tutaj Campbell, Lucas, Abel, Zoltan czy Ramenos, są przeznaczone do najdłuższego przechowania. Jak one sprawdzają się w Twoim gospodarstwie? Do kiedy przechowujesz? Leżą bardzo ładnie, efekty są tutaj widoczne, także nie ma nic do ukrycia. Kapustę przechowuję praktycznie do końca maja, w zależności od zapotrzebowania, ale muszę mieć ciągłość cały rok ze względu na odbiorców, żeby ich utrzymać. A pod względem przechowania, no to są super odmiany. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że na polu, gdzie były produkowane te kapusty, też był problem z kiłą i mimo wszystko poradziłeś sobie ty i poradziły sobie te odmiany. Odmiana Tyson, odmiana Sati czy odmiana Castro do krótszego przechowania o uniwersalnym przeznaczeniu, a także odmiany do najdłuższego przechowania Lucas, Abel, Zoltan, Ramenos czy Campbell. Tutaj dłuższy okres wegetacji, około 140 dni, 150 w przypadku Abla, ale też bardzo długie przechowanie, o czym przed chwilą usłyszeliście z ust producenta. W gospodarstwie u Artura, zresztą mamy je w skrzyniach, także są odmiany czerwone i tutaj także odmiana z firmy Hazera, odmiana Rozera. Odmiana, która dorasta do około 3 kg. Łatwo się
obiera i jest łatwa w przygotowaniu. Dodatkowo polecam Państwu jeszcze odmianę Red Guard, którą mamy w ofercie naszej firmy, także do długiego przechowania. Witajcie, tym razem jestem u Jakuba, który razem z naszą odmianą Abel zaszył się w chłodni. Cześć Jakubie. Jakub, jak to wygląda, jak to leży, bo według mnie wszystko jak... 10 główek na worek, 25 kg, zbity, twardy. Jakieś problemy w przechowalni? Na ten moment brak. Dzieje? Łatwo się obiera? Bardzo łatwo. Unerwienie, 3 listka z ciągami i praktycznie jest kapusta gotowa. A jak dzisiaj to płaci? No worek, około złotówki powiedzmy. Czyli cena satysfakcjonująca? No, jak na ten cena czas, satysfakcjonująca, ale mogłaby być lepiej. Jak długo planujesz to przechowywać? No na bieżąco teraz staramy się z tym wyjeżdżać, ale myślę, że jeszcze 1,5 miesiąca i będzie po kapuście. Abel u Ciebie nie jest pierwszy rok. Trzeci rok bodajże. Trzeci rok. Współpracy. No. Jakie plany na przyszłość, jeśli chodzi o kapustę do przechowania? Zwiększać nie będziemy, zmniejszać raczej też nie zostajemy przy tym, co jest. Odmianowo? Odmianowo Abel zostaje u nas. Czyli odmiana, która u Ciebie się sprawdza, tak, zarówno w uprawie, jak i w przechowaniu, jak i w przygotowaniu. Tak jest. Co widać dobitnie na tym przykładzie. Abel przechowujemy praktycznie do końca maja. W tamtym roku tak wyszło. Sadzimy 35 tysięcy na hektar. Że myślę, że odmiana jest i wydajna, i plon jest zadowalający. No jeszcze przy cenie dobrej będzie wszystko się kalkulowało. W ubiegłym roku zebraliśmy Abla z hektara 70 ton. Tym razem w grupie producentów warzyw Wanga. Ze mną odmiana Lukas, którą ocenimy pod względem przechowania po kilku miesiącach. To teraz zobaczymy, jak przechował się Lukas. Igłówka gotowa do sprzedaży. Do obierania kapusty wykorzystywany jest system za pomocą sprężonego powietrza. Dodatkowo nóż, sprawne ręce i dobra odmiana. Krzysztof! Pod Twoją nieobecność przekopałem tą skrzynię, przekopałem tego naszego Lukasa, nic nie znalazłem. Powiedz może jak... Ale kapustę znalazłeś. Kapustę znalazłem, ale nic co mogłoby być nie takie, czyli wiadomo, trzeba ściągnąć 1-2 listki, co też zrobiliśmy już na maszynie, obsłużyliśmy się sami. No bardzo fajnie to schodzi. Towar łatwy do przygotowania, ładnie leży. Powiedz mi, jak to było w tym roku na polu i dlaczego wybór padł na Lukasa, jak go długo przechowujesz? Na te kilka pytań proszę nam odpowiedz. Lukasa już nie pierwszy sezon uprawiam. No nie ma problemu z czternastkiem. Główka handlowa, nieprzerośnięta do tych 3,5 kg. Kolor zielony, przechowujemy do 20 maja. I z takim długim przechowaniem nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o zdrowotność w tym roku na polu. Okej, no widać co jest w skrzyniopoletach. No jakby było coś nie w porządku, no to byśmy już o tej porze mieli, jak to się mówi, koniec lutego i już by były objawy, czy szara pleś, czy obojętnie, czy bakteriolina zgnilizna, czy coś, ale no nie było żadnego problemu z tym, nie? No sadzimy około 40 tysięcy do 45 tysięcy na hektar. No a plon w granicach tych 80 ton spokojnie można, przy wyrównanym towarze, jak główka jest tam te 2,5 kg, to spokojnie można uzyskać. Jak Państwo widzieliście, byliśmy dzisiaj w trzech gospodarstwach. Widzieliśmy różne odmiany i w każdym z tych gospodarstw producenci chwalili odmiany z firmy Hazera. Odmiany kapust do przechowania. Oprócz tych, które dzisiaj widzieliście, coś więcej na temat naszego asortymentu znajdziecie w naszym katalogu. Zachęcam Was także do śledzenia naszej aktywności na kanale YouTube, a także do polubienia naszego facebookowego profilu. Kapusty do przechowania tylko z Hazery.